Hej, z tej strony Afgan, witam was w kolejnym materiale na kanale Fabryka Kluczy.pl. No i dzisiaj mamy kolejny odcinek z Don't Starve, trzeci dzień moich przygód w tej produkcji, czyli tak jak mi tutaj wypisuje sama gra. No i dzisiaj będziemy się starać przeżyć kolejne dni. Powiem wam tak, ja już trochę obadałem ten temat, jeżeli chodzi właśnie o Don't Starve. Już mniej więcej tutaj swoje systemy powprowadzałem, jak mam co szukać, w jakiej kolejności i tak dalej, więc ja sobie tutaj najpierw wszystko poukładam, tak jak sobie to zawsze układam, grając luźno, bez waszej obecności. Może to zabrzmi trochę chamsko, ale w każdym bądź razie bez waszej obecności trochę sobie grałem, trochę rzeczy już udało mi się odkryć. No i oczywiście standardowego, totalnego pecha też miałem. Zaraz wam opowiem, o co chodzi. Tu jest jedzenie, to trzeba zasadzić, żeby mi tutaj się nie walało. Mam już nawet system eksplorowania mapy, który jest w miarę moim zdaniem taki normalny. No więc będziemy tak dzisiaj przeszukiwać całą mapę, odkrywając kolejne części tego tytułu, tej mapy, która została tutaj wygenerowana. Dobra, jeszcze tutaj sobie poukładam drewno. Muszę trochę rzeczy pozbierać, bo jak widzę, tutaj niezbyt dużo rzeczy mam w tym momencie. Mam brzytwę, mogę się ogolić, ale nie wiem po co. Luknijmy na mapę, zobaczmy jak to wszystko wygląda. No mnie nie ciekawie, zbyt daleko to żeśmy nie byli. Tutaj jest cmentarz, więc wiem już skąd wziąć złoto. Tutaj widzimy ten teren dzisiaj. Pozbieramy trochę jedzenia, trochę kwiatków, trochę drzewa i tak dalej. Wracając do mojego totalnego pecha, no to powiem wam, że chyba nikt inny oprócz mnie nie może mieć takiego pecha. Mianowicie po trzech dniach gry w, gdzieś tam wyczytałem oczywiście na jakiejś Wikipedii odnośnie Don't Starve. Już teraz jest taka moda na tworzenie Wikipedii do różnych gier i tak dalej, takiej wiki coś. I w każdym bądź razie wyczytałem info, że po trzech dniach grania i ścinania drzew może nam wzrosnąć prawdopodobieństwo znalezienia takiego gościa, który się nazywa drzewiec tudzież strażnik lasu. No i ten koleś jest po prostu wkurzony na to, że ktoś mu kradnie drzewo z lasu. No i próbuje nas po prostu zabić, non stop nas gania. Jest to postać dość mocna i ciężko ją załatwić. No i po trzech dniach, tak jak powiedziałem, do 3% wzrasta nam to prawdopodobieństwo. Czyli teoretycznie mamy 97% na to, że nie spotkamy tej postaci. I co? No właśnie, pierwsze co mi się udało wyrwać, to cios od strażnika leśnego, drzewca, jak ja to wolę mówić. Już po trzech dniach i tak oto zakończyła się moja przygoda bardzo szybko. Ale mam nadzieję, że w tym materiale, w tym świecie, który został tu wygenerowany, będziemy jakoś w miarę przeżywać. No i nie dam się przy okazji zabić. Jeżeli macie oczywiście standardowo jakieś info odnośnie jak przeżyć, jak żyć, jak to się mówi, standardowe pytanie, jak żyć, to dajcie info w komentarzu, ja z chęcią przeczytam, z chęcią się czegoś nauczę ciekawszego jeszcze, oprócz tego co udało mi się wyczytać na temat właśnie Don't Starve na sieci. No i przy okazji postaram się nie dać zabić, bo czemu ja nie mam wianuszka? Nie mam wianuszka, zbieramy kwiatki, tu są kwiatki. Jedzenie wiem, że trzeba gotować, wtedy, znaczy smażyć, czy jakoś tak. Wtedy jest ono o wiele bardziej sycące. No i nasza postać nie woła non stop jedzenia, a ja nie muszę non stop biegać i zbierać jakichś głupich kwiatków. No i to będzie taki filmik, gdzie będę raczej zbierał, nie będę się tutaj jakoś za bardzo wywnętrzał na tematy, czego ja tu nie odkryłem i zobaczyłem. Na razie musimy uzbierać, bo jak widzę ile mamy tych kawałków trawy i tych patyków, to naprawdę skręca mnie tutaj. Jest naprawdę tego za mało, żeby cokolwiek zbudować, a co dopiero coś wytworzyć ciekawszego. No teoretycznie mogę zaatakować te ptaki, ale one i tak mi uciekają, więc nie wiem, czy jest sens łapania ich w tą siatkę. Chyba nawet nie można ich złapać w tą siatkę. Trzeba mieć chyba jakąś specjalną, zaraz zobaczymy, ale na razie uzbieramy i sprawdzimy, jak ten teren wygląda. Mój system eksplorowania mapy jest dość prosty, bo jak widzicie na tej grze jest zaznaczone kolorem, są różne gleby. No i w zasadzie to, co możemy się na tych glebach spodziewać, jest w miarę sensownie opisane. No i zazwyczaj robię wokół takiego odcinka totalne kółko,
żeby wiedzieć mniej więcej, jak są jego granice wytyczone, a potem przeszukuję kolejne etapy, tak kreska po kresce, przeszukując kolejne tereny. No i czasami ciekawe rzeczy można znaleźć. Ostatnio znalazłem jakiś dziwny wehajster, który do tej pory nie jestem w stanie wam powiedzieć, po co on tam leżał i co mam z nim zrobić. Może kiedyś wbiję na te sejwy, które mam tam mimochodem i sobie gram oczywiście. Aj, ciemno się zrobiło, ciemno, ale się zagadałem. No, pięknie. Dobra, teraz coś trzeba by zjeść. Oczywiście zużyłem już mój śpiwór, który jest oczywiście jednorazowy. Bo jak żeby inaczej. Nie mogę, czyż mogę, mogę. Budujemy sobie wianuszek. W każdym razie tutaj i tak mi spada umysł w dół, czyli potem zacznę wariować, dziwne rzeczy będę widział i tak dalej. No ale w ciągu dnia ten wianuszek powoduje, że to wszystko rośnie. Oczywiście dzięki wam to wiem, bo jeżeli byście nie napisali, pewnie bym tu biegał jak ten debil w tej i we w te. No i pewne po jakimś czasie, czyli po jakichś 3-4 godzinach bym się skapnął, że coś takiego jak ten wianuszek tutaj w grze jest. No dobra, teraz trzeba przeczekać tę noc. Ona jest w miarę krótka, więc będzie ok. Mam nadzieję, że oczywiście drzewiec albo jakiś inny ptako podobne coś nie zeżre mnie. Bo ostatnio ukradłem czemuś takiemu jajko i niestety skończyło się to dla mnie niezbyt ciekawie. Zadziobany zostałem na amen. A to był jeszcze wtedy czas, kiedy nie miałem żadnego wyposażenia. Jedyne co miałem przy sobie to grabki. No i miło, czwarty dzień, lecimy dalej, zbieramy wszystko, co się tylko nada. Wiem, że można też grzyby smażyć, gotować, czy jak tam wolicie. Pewnie z nich trzeba, można wytworzyć jakieś ciekawsze potrawy, ale zanim to odkryję, to pewnie jeszcze trochę czasu w Don't Starve mi minie. No i mam nadzieję, że trochę tych materiałów jeszcze się tu pojawi na kanale, jak nie tutaj, to i u mnie. Jest czwarty dzień, czyli mam 97% szans na to, że nie złapie mnie jakiś głupi drzewiec, ale tak jak mówię, no ostatnio miałem totalnego pecha, to jest po prostu, no trzeba mieć totalnego pecha, żeby już trzeciego dnia na to napatoczyć się na jakiegoś drzewca. Przyznajcie. Tak niestety jest. 97% masz na to, że go nie spotkasz. A ja go spotkałem. Zbieramy drewno, wszystko zbieramy, bo wszystko się przyda, ale po co mi aż tyle tych szyszek? Muszę wszystko gdzieś tutaj zaraz zasiać, 12 drzew mogę zasiać. To powinno być na takiej zasadzie, że jak sadzę te drzewa, to mam mniejsze szanse na spotkanie tego drzewca, ale... No wiem, że się teraz tak strasznie na niego nakręciłem, no ale ludzie, no nie popadajmy w paranoję, no po 3 dniach zostać zabitym przez drzewca, który jest naprawdę dość mocną postacią i bardzo ciężko go zabić, najlepiej po prostu z tego co tam czytałem wybrać się do świnek, które, jeżeli jest ich o wiele więcej oczywiście, mogą jakoś sobie dać radę z tą postacią, ale jest to jednak mocny przeciwnik, więc trzeba się tutaj bardziej postarać. Jak na razie ja muszę wyeksplorować tą mapę. Dobra, na razie 20 kawałków drewna mi tutaj starczy. Jeszcze nie wiem za bardzo, co można zrobić z ulem. Zakładam, że można tam jakoś zdobyć osę, bo jest ona, czy tam pszczołę, do czegoś jest potrzebna. Wiem, że pewnie miód też można stamtąd wytargać, ale jeszcze nie odkryłem, w jaki to piękny sposób mam zrobić, także jeszcze trochę materiału pewnie dostaniecie, gdzie będę kombinował, albo mnie po prostu zeżerą te pszczoły. O, mamy marchewkę, akurat to się może przydać. Mogłem tą pułapkę gdzieś zostawić, tam był ten królik, ale nie miałem marchewki. A jest kolejna, o, możemy zostawić. Nie uciekaj, króliku, nie uciekaj. Okej, dobra, on się tutaj zainteresował. Zaraz go potem udusimy. Na razie nie będę się tutaj blisko kręcił.
bo mi jeszcze zwieje do nory i się na tym skończy. Także sobie tutaj zbiorę owoce i zetnę drzewo. O, już menda wpadła. Zaraz go tam wygarniemy i udusimy królika. No ścinaj to drzewo, chłopie. Kici, kici. No i udusiliśmy królika i tak oto mamy już trochę jedzenia. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że taki królik powinien trochę więcej dodawać punktów głodu. No, trochę tak po swojemu nazwałem. Bo jednak taki królik to mi się wydaje, że jest trochę lepszą pożywką niżeli zwykłe jagody, które w zasadzie ugotowane dają tyle samo co i ugotowane mięso. Ale zakładam, że ugotowanie mięsa z królika to nie jest dopiero początek, pewnie jeszcze można coś tam z niego zrobić. No ale jeszcze jak to mówię, wszystko przede mną. Flint też się przyda, jagody też się na pewno przydadzą. Tu jest dużo tego flintu, lepiej zbiorę, bo potem się obudzę. O, jest ta mała wredna menda. Z tym indykiem też pewnie coś trzeba zrobić, ale to trzeba mieć jakąś większą siatkę na niego. Nie, do tych marchewek zaraz skończy mi się miejsce, będę musiał się kopsnąć do mojej science machine. Oj, 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 oj. I zbudować sobie skrzynkę. Tam będę wszystko zostawiał. Dość duży ten teren, więc będzie dużo jedzenia, nie będę miał z tym większego problemu. Najwięcej tych jagód nie będę zbierał, bo chyba mi się nawet nie przydadzą. Potem się zepsują i tyle z tego będzie. No i tam się drzewo popsuło, myślałem, że już mam tego drzewca. Znając moje szczęście, to jest bardzo możliwe. Tam jest kolejny flint, ale zaraz się do niego przejdziemy. Zobaczymy tutaj jak to... O, jest pole! To bardzo dobrze, że jest pole, bo na polu jest dużo królików, to po pierwsze. Są kamienie, po drugie, no i mogą być te wielkie, włochate zwierzęta. Bawoły, czy jakoś tak. No i one też się przydadzą. Wiem, że świnki, ze świnkami też można się dogadać. Trzeba pewnie im coś dać i pewnie będą nas lubić i biegać za nami. No ale to jest jeszcze, jak mówię, to są tajemnice Dawnstar, które jeszcze przede mną. Ej, pająki. Nie lubię tych stworzeń, ostatnio mnie zeżarły. Totalnie przez przypadek. No ale one były wtedy w dość potężnym lesie, więc ciężko było mi stamtąd zwiać. Chyba, żebym podpalił las, bo takie możliwości są w Dawnstar też. Już dwie nowe postacie udało mi się odkryć. Dziewczynkę i tego gościa, nie pamiętam, Wolfgang, on się chyba tak nazywał. Zaraz zrobi się ciemno. Nie, już w miarę odblokowałem to miejsce, ale jeszcze kopsnę się do swojej science machine i tam zbuduję sobie jakąś w miarę przyjemny domek. A raczej obóz, ale chyba nie uda mi się tam dotrzeć, więc lepiej rozpalę ognisko. No właśnie, już zapada noc. Dobra, teraz tak, ugotujmy to i zjedzmy. Zjadł i co? Nic. Po prostu sobie zjadł. Okej, teraz ugotujmy to. Usmażmy w zasadzie. Dobra, menda się nażarła. Grzyby. I w zasadzie nasiona. Ale nie, nasiona niech zostaną, bo mogą się przydać na przykład do farmy. O, jakiś pająk tam zapiernicza. Znikł. I zapadła taka niezręczna cisza.
No co mam wam powiedzieć? Jest noc, czekam aż zrobi się dzień. Proste i logiczne, co mam się odzywać? Jakieś pająki tam się szwendały, ale widzę, że już sobie poszły, więc jest okej. Mam trochę... Mam tutaj marchewki, mam. Ojeju. Nie zauważyłem kompletnie. Okej, mogę się ogolić. Ale nie będę się na razie golił, koleś wygląda dość ciekawie. Tak trochę inaczej. Dobra, gdzie ja mam teraz tą swoją... O, jest, jest. Dzień dobry, dzień dobry. Tylko teraz tak. Żeby zbudować. Pewnie potrzebne mi są deski. Więc opracujmy deski. Opracowałem deski, mam jedną deskę, super. Teraz mogę tak. Heavy wall. Nie rozumiem, po co jest mi ten znak. To jest dla mnie zagadka. Teraz zanim znajdę ten kufer, to miną pewnie lata. Świetlne w moim wykonaniu. Gdzie ja go widziałem? Gdzie ja go zostawiłem? Dobra, mniejsza z nim. Mniejsza z nim. Zasadźmy to. Nie będziemy zanudzać. Ja sobie to odkryję. Znajdę sobie ten kufer poza anteną. W zasadzie. A teraz idziemy na pole. Zobaczymy, jak to pole wygląda. Jak ono wielkie jest. No i co na nim przede wszystkim jest? A już z tego co widzę nie wygląda na zbyt wielkie. No ale to jest Don't Star, więc może mnie zaskoczyć, no właśnie. Tu się trochę rozwidliła droga. No i tak właśnie wygląda eksploracja terenu w moim wykonaniu. Ja sobie chodzę, patrzę jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o granice danego terenu. A potem sobie przeczesuję kreska po kresce. Właśnie ten teren, który przed chwilą sobie obiegłem dookoła. Jest to moim zdaniem bardzo efektywny system. Bardzo szybko można odkryć, co na danym terenie się znajduje i co tam jest. No dobra, stado królików, nic więcej. Trochę kamieni, oczywiście trawa. No królików to raczej dość sporo. No i okej, odkryliśmy kolejny teren. Także dzięki za uwagę, to był dzień piąty, to już jest w zasadzie dzień piąty w Don't Starve. Widzimy się w kolejnych dniach właśnie na kanale Fabryka Kluczy.pl, w kolejnych odcinkach z Don't Starve. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Have gun, na razie!